O Jezus. Więc takie coś. Takie coś. I kierowca Volvo gotowy. Zaczynamy. Poważny, czcigodny, dumny, elokwentny, szlachecki, prestiżowy. W te słowa można by było ubrać samochód, którym jadę. Ja tak naprawdę chciałem ten samochód przetestować pod względem trakcyjności, pod względem układania się w zakrętach, w śliskich przede wszystkim zakrętach, ale aura jest taka, a nie inna i jest, no słuchajcie, ja, to jest drugi dzień świąt. Ja po prostu postanowiłem sobie wyjechać na przejażdżkę i nagrać ten materiał, bo uważam, że pogoda jest świetna i fajnie by było ją wykorzystać, ale samochód, który miał mi posłużyć do tak naprawdę nakręcenia zakrętów, które pokonuję na śliskim, jak ten napęd się miał zachowywać, no nie pozwoliła mi. Ale to nic. Wciskam gaz do dechy i jadę. Im dłużej jeżdżę tym samochodem, to mam wrażenie, że nawet jak on by miał, nie wiem, 150 koni, to i tak nie prowokuje mnie do tego, żebym jeździł szybko. Ja jadę powoli, majestatycznie, dostojnie, plecki mam masowane, ciepło w rączkę, w dupkę tak samo, bo grzeją foteliki, jak trzeba to i przewentylują. Muzyczka z zestawu, który jest tu zamontowany, Bowers and Wilkins, gra majestatycznie, a ja jestem wyluzowany i mogę pokonywać tym samochodem 1000 km dziennie, czy ile tam wlezie. I gdzie ja chcę, to pojadę i ten. Jeszcze kilka słów na temat wszystkich systemów, które są zaimplantowane do Volvo. Volvo, asystent pasa ruchu, pilot assist, adaptacyjny tempomat dostosowujący prędkość do poprzedzającego auta. Wyobraźcie sobie, jak infrastruktura jest czytelna, czysta, to możemy na to liczyć. Natomiast jeżeli gdzieś są przerwy, krawężniki, no ten system nie radzi sobie tak dobrze. I nie do końca jestem przekonany, że działa to poprawnie. Aczkolwiek mogę się mylić, no jak wyjechałem na autostradę, wszystko działa bez zarzutu, natomiast jak jeździłem w mieście, to no nie do końca. Natomiast czasami jest tak, że ten aktywny tempomat, podczas kiedy samochód poprzedzający ginął mi na zakręcie, on automatycznie przyspieszał, bo gubił samochód. I tak naprawdę w zakręcie była taka dziwna sytuacja, że zaczął dodawać gazu i tak nie wiadomo było dlaczego. Lusterko jest wykonane w takiej technologii, że ma taki nawis tutaj i jak jedziesz na przykład gdzieś w lesie, to się to las, drzewa, wszystko się odbija właśnie w tym lusterku i masz taką masz takie przeświadczenie, że nadjeżdża samochód z tyłu, mimo tego, że oczywiście lusterko informuje Cię, że ktoś z tyłu nadjeżdża. Więc to jest jakby takie... słabe to. No ale jeżeli już jesteśmy przy tych lusterkach, wyobraźcie sobie, wczoraj jechałem w trasie, jechałem gdzieś w granicach 120 km na godzinę, no i samochód jadący z tyłu leciał taką petardą, wyprzedzał mnie, a ja już dostałem bardzo, bardzo wcześnie, naprawdę bardzo, bardzo wcześnie informację o tym, że on się zbliża. Fajna jest sprawa, że jak zamyka się bagażnik, roletka też idzie razem za tym bagażnikiem. To jest naprawdę fajne. Po prostu nie trzeba ciągać tych. Słuchajcie, zastanawiacie się też,
Zastanawiacie się, czemu się dzisiaj tak ubrałem. Bo wyobraźcie sobie, to ja w taki sposób widzę wszystkich posiadaczy Volvo. Ja jakby chciałbym tym strojem dopasować się do anturażu całego tego auta. I chyba myślę, że nadal Volvo celuje właśnie w tego typu kierowców z tą, że tak powiem, z tym takim peselem. Ja uważam, że ten samochód nadal nie łamie stereotypów i jakby dedykowany jest zdecydowanie do tej troszkę innej klienteli, a ja tą klientelą nie jestem, więc pozwólcie, że zrobię coś takiego. O, i teraz czuję się zdecydowanie lepiej. A jak wy myślicie, czy Volvo nadal jest przeznaczone tylko właśnie do tej klienteli, która no, zdecydowanie ma inny PESEL niż ja? Czy jednak już te nowe modele są dedykowane właśnie do takich świrów, do takich fancy młodych osób? Jak myślicie? Proszę, dajcie mi znać w komentarzu. A tymczasem żegnam się z wami. Na razie. Hej, pa!